Dzisiaj ta rywalizacja sportowa będzie miała coraz bardziej, będzie coraz bardziej powszechna, będzie miała status sportu zawodowego. Tak jak rozgrywki chociażby Ligi Żużlowej czy rozgrywki piłki nożnej prowadzone są przez podmioty wyłonione przez polskie związki sportowe w sposób zawodowy. Państwo musi być tutaj tylko regulatorem, jeśli chodzi o zabezpieczenie praw na przykład do reprezentacji Polski. Zawodnicy, którzy startują w tych współzawodnictwach, muszą być umocowani prawnie tak, że jeśli reprezentacja olimpijska, reprezentacja, kadra narodowa po prostu po nich sięga, to muszą w pierwszej kolejności być do dyspozycji tych kadr, a nie tylko i wyłącznie klubów, i muszą mieć również stosowne zabezpieczenie. Żeby realizować właśnie ten sport profesjonalny, on musi się odbywać w coraz lepszych warunkach, czyli na nowoczesnych obiektach sportowych. Mamy ich coraz więcej, ale na pewno w wielu dyscyplinach sportu pozostajemy niestety z tyłu, stąd inwestycje strategiczne dla sportu polskiego są ważne, między innymi po to, żeby dogonić Europę i świat, ale także, żeby można było organizować międzynarodowe imprezy. Takich hal sportowych mamy coraz więcej, stąd między innymi finały chociażby siatkówki czy innych dyscyplin u nas się odbywają coraz więcej i to, można powiedzieć, trzeba kontynuować. Trzeba również kontynuować przygotowanie ludzi sportu do dyplomacji sportowej, żeby mieć szansę organizacji Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Decydują o tym właściwe federacje europejskie i światowe. Te federacje europejskie i światowe składają się z przedstawicieli narodowych związków sportowych. Aby nasi przedstawiciele mogli zasiadać, pełnić ważne funkcje, to muszą być do tego przygotowani. Przygotowani również przez polską dyplomację, przygotowani przez Polski Komitet Olimpijski, przygotowani również, jeśli chodzi o zarządzanie takimi wielkimi korporacjami europejskimi. Stąd kadry dla dyplomacji w sporcie to jeden z tych programów, w których warto by było wspólnie na zasadzie partnerstwa publiczno-społecznego oczywiście realizować.